Dziękuję i przechodzimy do druku numer 1, który referuje pan Jacek Bercowicz. Panie Jacku. Proszę Państwa, już, przepraszam bardzo się za to zagaszenie, zagapiłem. Druk numer 1, uchwała w sprawie zainstalowania monitoringu na KSW. Preambułę pomijam. Paragraf pierwszy odnosi się do prezydenta miasta Kraków, będzie działań zmierzających do niezwłocznego zainstalowania kamer monitoringu miejskiego na Kazimierzu. Paragraf drugi, uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia. Kazimierz jest miejscem szczególnego ruchu turystycznego, który funkcjonuje znaczna ilość lokali gastronomicznych i rozrywkowych, czynnych praktycznie w większości zawodowych. Montaż kamer spowoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa stałych mieszkańców oraz przybywających turystów oraz gości, a także ułatwi ścieranie sprawców przestępstw. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Tak, proszę Pani Wyszyńska, ta strona. Ja chciałam zapytać Pana Władzewicza, czy w ogóle nie ma żadnego monitoringu, czy jest już jakiś? Nie ma żadnego monitoringu, jest tylko, są takie wewnętrzne kamery, które sobie spółka Kazimierz na swoich własnych potrzeb zamontowała. To jest, powiem szczerze, stara sprawa, która się wlecze jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy tu przychodzili mieszkańcy, dostawaliśmy mnóstwo listów i ta sprawa była jakby wekslowana. Między innymi pan prezydent w swoim czasie twierdził, że nie będzie inwigilował mieszkańców. Natomiast teraz po wiadomych wydarzeniach, jak przyjechał minister spraw wewnętrznych i dokonał pewnej analizy, okazało się, że Kraków jest w ogóle miastem, które w porównaniu z innymi miastami tych kamer monitoringu ma znacznie mniej albo praktycznie nie ma, przecież kamery w rynku miały być modernizowane, potem tego nie przeprowadzono, więc to jest w zasadzie, no już nie chcieliśmy wracać, ponieważ to uchwała była z poprzedniej kadencji, więc już nie chcieliśmy szukać tego i wracać, że to jest jedynie jakby no przypomnienie. Dziękuję. Ja mogę dodać dwa słowa, ponieważ raz rozbiłam się o sprawę kradzieży drobnego detalu z kamienicy na rogu ulicy Grodzkiej i Placu Dominikańskiego. I usłyszałam od Straży Miejskiej i od Policji, bo tak mi odsyłano raz po raz tu, że proszę Panią, no niestety musielibyśmy oddelegować jednego człowieka, który by siedział i z trzech dni przeglądał te taśmy, te nagrania. To jest niemożliwe w naszym przypadku. No poza tym ta kamera rejestruje w dzień, w nocy już nie bardzo, bo jest ciemno. No żeby jeszcze było ciekawiej, to jest tylko jedna kamera, która jest właśnie zainstalowana nad tym budynkiem, także nie ma na krzyż, że tak powiem, objętego plasu, więc jeżeli coś się dzieje pod tą kamerą, to po prostu nie rejestruje. W związku z tym, no, chodzi o to, żeby ten monitoring był zakładany z głową, żeby były specjalne służby, które by rzeczywiście siedziały przed tymi kamerami, sprawdzały na bieżąco, że jak jest jakieś zdarzenie, żeby można było ten materiał odzyskać tam z dwóch czy trzech dni, no bo różnie bywa, prawda, czasami dopiero w jakimś czasie się coś zauważa. No i żeby po prostu nie wypadać pieniędzy no, na jakieś niepotrzebne działania, że to po prostu musi być profesjonalna firma, która się tym zajmie, która jakoś to rozpozna, projekt zrobi, a nie tak kura zakładamy tam parę kamer, a potem i tak tego nikt nie filmuje. Dziękuję panu pasterze. Na Kazimierzu jest monitoring, kamera jest zainstalowana na kamienicy Różnego Ciała i Mielonej. Prosto była skierowana na samochód, z którego mojemu koledze ukradli coś i nic nie byli w stanie wymonitorować. Ja uważam, że jest to po prostu nieskuteczne, niesympatyczne. Jest zarówno ze względów praktycznych, jak i ideologicznych przeciwnych. Ja tylko trzy słowa. W zeszłym tygodniu na ulicy Małej, tutaj z niedzieli na poniedziałek, ktoś zdewastował samochód zabytkowy, konkretnie małego Fiata. Szczęście w nieszczęściu, że prawdopodobnie, bo czytamy tylko w prasie, ze szkoły Kalana monitoring objął. Prawdopodobnie objął to zdarzenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówimy, Panie Jacku, ja jestem zdecydowanie za monitoringiem. Uczmy się od najlepszych, czyli od Warszawy. Tam w kilku godzin wpuszczają w sieć nagrania przestępców, których się ściga. W ciągu kilku godzin zdarzenia. Patrz ostatnie zdarzenie, obranie pseudocelebryty niewiadomego pochodzenia cieczą. Po kilku godzinach
wizerunek tego człowieka był już w sieci, więc go prawdopodobnie znają. I to jest bardzo skuteczna metoda odstraszania i łapania przez pedofilów. Niestety, monitoring w Krakowie nie działa w ogóle, patrz, mały rynek, w ogóle nie ma monitoringu, miejsce częstych zdarzeń itd., itd. Nie trzeba żadnych firm, bo od tego jest Straż Miejska, żeby mogła być takim operatorem. Mało, nie uda się może czegoś wyłapać na bieżąco, natomiast stanowi to potem, bo monitoring powinien być przechowywany przez 30 dni na wyspach, stanowi to dowód w łapaniu przestępców. Jest to również zapobieganie działania przeciwko przestępcom, więc idea jest bardzo słuszna. Oczywiście pewnie się rozumiemy o to, że pan prezydent, budując dwa stadiony, zadłużył tak miasto, że nie ma na nic. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ja nie chciałem bardzo serdecznie. Ja chciałem tylko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, też poprzeć wniosek pana prezydenta. Odnosząc się do tego, co Wojtek powiedział. Doszły do mnie takie relacje naocznych świadków tego wydarzenia opisanego w gazecie wyborczej z Maluchem. Samochód był po prostu zaparkowany w ten sposób, że zajmował cały chodnik, więc był nieprawidłowo zaparkowany, co oczywiście nie tłumaczy sprawców. Natomiast moim zdaniem brak interwencji służb odpowiednich, które powinny natychmiast po prostu tak jak w Wiedniu po jednym telefonie, po 20 minutach takie auto jest po prostu skonowane na parking. To do tego typu zdarzeń by na pewno wtedy nie dochodziło. Tego typu zdarzenia najczęściej rodzą się z frustracji osób, które po prostu... Ale nie sprawia to wandalizmu, chyba się nie sprawia. Nie interesuje mnie, jak on stał. Powinny go to auto zabrać, służby opolować na parking i stawić rachunek. To dlatego, że najbardziej jest to zaczynające. Dziękuję. Proszę państwa, kto z państwa był w wydatności, kiedy była dobra współpraca jeszcze taka? Intensywna w sprawie bezpieczeństwa, to był pan Baros, pamiętam, pan Jacek Polskiewicz, pan Rosperuda Legendiera. Byliśmy w takim właśnie ośrodku monitoringu miasta. Sala była podobna do tej wielkości, nie większa, która była usłana monitorami. Siedziały tam dwie młode dziewczyny, które obserwowały ten monitoring. Każda miała po kilka monitorów do oglądnięcia. Kamery były obrotowe z autofokusem. Jeżeli się coś działo, jakieś auto tam coś nie za bardzo, to od razu był najazd tej kamery, od razu na górę, na dół i już tylko enter i mandacik wychodził. Natomiast jeśli jakaś grupa młodzieży czy innych osób podejrzana w jakimś rejonie się zbierała, to też chwila obserwacji, telefon do najbliższego radiowozu, który widzieliśmy za minutę był już w tym miejscu. Więc jest to możliwe. Tylko, że miasto nie przewiduje pieniędzy na monitoring, ja wiem, jaka odpowiedź będzie na to. Ale to jest dobrze wnosić do prezydenta przy tworzeniu budżetu na kolejny rok, może wreszcie będzie, i są to ciężkie pieniądze, z tego co mówiono kiedyś, to może kosztować 80 milionów nawet, monitoring miasta. I wyrywkowe monitorowanie Kazimierza, to w ogóle nie wchodzi w rachunek, bo nie ma gdzie go podłączyć, nawet gdybyśmy kupili kamery. Wielokrotnie wnosiliśmy, że damy pieniądze na kamery. Powiedziałem, że niestety jego nie ma nigdzie, musi być sieć zbudowana po prostu. I musi być stanowisko do wiedzenia, ale uchwała jest bardzo dobra. Chyba to jest państwa jeszcze tak, proszę powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, na początku mojej kadencji po raz kolejny składałam, że tutaj taki projekt uchwały powstał dotyczący właśnie kamerowania pomiędzy bulwarów żołnierskich. Okazuje się, że dostałam ocen tylko z obszaru miejskich, że oni jak najbardziej są w stanie się przychylić i służą pomocą. Na tym się skończyło. Nie ma do dzisiaj oceny. Dziękuję. Nie widzę głosu w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest państwa przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Zero. 17 na przeciw, 0 wstrzymał.